samochody są w stanie rozpędzić się na dzień dzisiejszy, takie mamy ograniczenia, do 170 km na godzinę. Na tym rajdzie było wiele takich momentów, gdzie osiągaliśmy te maksymalne prędkości. Natomiast siedząc tam w środku, musimy zapomnieć o tym, że na bokach rosną drzewa. Tereny, na którym ten rajd jest rozgrywany, są jednymi z najtrudniejszych terenów, myślę, w Europie do rozgrywania takich rajdów. Jest to strasznie ciężki teren, wymagający dla ludzi, dla sprzętu, a pogoda, która panowała na tym w tych dniach, nie pomagała nikomu, ani sprzętowi, ani ludziom. Czyli Miejski Dom Kultury. Wszystkie zawodnicy nakłada, którzy jadą mistrzostwa w Węgier, mistrzostwa w Czech. Przypomniałem Kostaru i z Portugalii. Szaleństwem jest, myślę, wybieranie się na takie rajdy nieprzygotowane. Mam na myśli przygotowanie fizyczne, psychiczne i przygotowanie sprzętowe. To jest sport, który opiera się na wysokich technologiach zawieszenia, klatek, fotelów, pasów, kasków. To wszystko musi być z najwyższej półki. Nie da się wziąć czegoś za produkcji chińskiej i założyć do samochodu, wierzyć w to, że będzie się bezpiecznym.
najczęściej to jest nigdy niepotrzebne, ale kiedyś może się przydać. Numer 103. Start! Wypadki rajdowe są najczęściej bardzo ciężkie, bardzo bolesne. Na obecnym rajdzie, na którym byliśmy, zdarzyło się ich kilka. Wypadek w piątek Erika Gordy, który przeleciał przez dziób. Zobaczyliśmy ten wypadek, przypomnieliśmy sobie nasz z ubiegłego roku, który też był bardzo dramatyczny, tylko nie uchwyciły tego kamery, a była to sytuacja, że przeleciliśmy dwa razy przez dziób, także był dwukrotnie groźniejszy, aczkolwiek na szczęście nic nam się nie stało. Wszystko wróciło do normy, ale takie wypadki odnoszą bardzo jakby zły wpływ na psychikę. Później w tym rajdzie jedzie się już dużo bardziej ostrożnie. Gdzieś w podświadomości one zawsze tkwią, że coś takiego się zdarzyło. Załoga węgierska 103 Korda. Są w szpitalu, przychodzą badania. Z tego co wiem, w tej chwili wszystko jest w porządku. Ja myślę, że błąd na pewno jest wiele przyczyn, pewnie brawura, kwestia, nie wiem, zawieszenia albo braku szczęścia. Niebezpieczny, naprawdę niebezpieczny wypadek. No miejmy nadzieję, że nam się taki nie przytrafi. Na pewno impreza była
z mojego punktu widzenia dobrze przygotowana. Jest strasznie dużo ludzi na trasie. Łączność z samochodami, z czymś tam, to wszystko dość działało, ponieważ mieliśmy taką sytuację, że staliśmy przez parę minut w sobotni pierwszy odcinek i po przyjeździe na metę zaraz było pytanie, dlaczego staliśmy, co nam się działo i tak dalej, także było to cały czas monitorowane. Przyjeżdżali na metę skrajnie wyczerpani, wypadający z samochodu, wzywający pomoc medyczną. To jest właśnie drugi problem tego sportu, że gdy ścigają się zawodowcy, to przygotowanie u nich jest fizyczne, przynajmniej dużo lepsze tutaj przy amatorskich rajdach i rajdach nawet do mistrzostw Polski. I później są takie efekty, że ktoś tam zasłabnie. Nie wytrzymuje trudów trasy, trudów odcinka. Strasznie duże problemy z wytrzymałością swojego organizmu na trasie. Nie, Iwan, tak. Thank you.
usłyszeć. Że jest godzina 8:20 i już nie można wytrzymać. Nie wiem, co będzie na odcinku, jak damy radę. Uważaj, bo z drugiej strony jedzie ratownik jeden, zatrzymajcie. Ratownik staj na SOS 50, niech wykłady i motocykle wyjadą tą drogą, którą ty przyjechałeś, do Głównej i dają w lewo do bazy, jak mnie zrozumieliście? Ratownik jeden zrozumiałem, czekam na decyzję. SOS 9 uważaj, SOS 9 uważaj, to jedynka na ostatniej prostej do twojego punktu. Jeszcze masz wystawioną żółtą flagę. Potwierdzam. Dobra, to machaj mocno tą flagą, bo oni tam napadają na ten SOS 9, podobno nieprzytomnie. Gdzie taka sytuacja się wydarzyła na ubiegłorocznym Dakarze, na drugim odcinku, czy na pierwszym odcinku zginął motocyklista. Dzisiaj ta sytuacja się powtórzyła też na pierwszym rannym odcinku trzeciego dnia zginął też motocyklista. Oczywiście rajd przerywają wszyscy, no, zwycięzcy się nie cieszą. Ludzie z osiągnięcia jakiegoś tam wyniku też się nie cieszą. Wszystko jest smutne. Takie bez happy endu.